Od początku roku SP 500 18% w dół. Nasdaq 26,5% w dół. Niemiecki DAX 20% w dół. Nasza Perła WIG20 minus prawie 34,5% od początku roku. Indeks MSCI na rynki rozwijające się minus 21% od początku roku. Chiny minus 11,5% od początku roku. I teraz nieważne, jaki indeks byśmy tutaj dali, jaki istotny indeks byśmy tutaj dali, i tak on byłby na minusie. Od początku roku zdecydowana większość indeksów giełdowych jest na minusie, więc pytanie, jak w takich czasach inwestować? No i też, czy te czasy już się kończą? Czy zaraz będą bardzo mocne wzrosty na giełdach, czy jednak czeka nas jakaś dłuższa korekta? O tym dzisiaj porozmawiamy. Ja nazywam się Konrad Książak. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, to partnerem dzisiaj jest firma XTB. Czyli broker, w którym można inwestować w akcje i etf -y z prowizją 0% do obrotu 100 000 euro. Myślę, że gratis, to uczciwa cena. A tam, jak mówię, jeżeli chodzi o prowizję, wynosi ona 0% do 100 000 euro. Sam mam konto i w życiu żadnych problemów z nim. Nie miałem a przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka i odpowiadając najpierw na to drugie pytanie, czy zaraz czeka nas ogromna hossa i już zaraz będzie koniec spadków, w moim odczuciu nie, pamiętajmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. Giełda wycenia przyszłość, czyli to, co się będzie działo w gospodarce w tym momencie jest na giełdzie, czyli jeżeli... W tym momencie może nie dzieje się jakoś tragicznie w gospodarce, no to jednak giełda już wycenia ten negatywny scenariusz i zauważmy, bardzo często te spadki były już od początku roku, a nawet w grudniu już były te spadki 21 roku, gdzie wtedy jeszcze wszystko hulało dużo lepiej niż teraz, więc też pamiętajmy o tym, że kiedy indeksy zaczną rosnąć, to nie jest tak, że najpierw coś się dzieje w gospodarce, najpierw gospodarka rozkwita, a później indeksy rosną. To najpierw pierwsze są indeksy. A później idzie za tym gospodarka. Pierwsza giełda przewiduje to, co będzie w przyszłości. Tak naprawdę obecne kursy akcji dyskontują to, jaka będzie przyszła sytuacja danego sektora, danego indeksu, czy też. Danej spółki, więc o tym trzeba pamiętać. No i teraz mamy wciąż czasy takich, które giełda nie lubi, czyli czasy dużej niepewności. Tak naprawdę nie wiadomo, co będzie za 2-3-4 miesiące, i myślę, że to jest taki największy hamulec, jeżeli chodzi o giełdy. Wciąż mamy te czasy ogromnej niepewności, i to, jak mówię, moim zdaniem jest olbrzymim hamulcem, więc na ten moment nie widzę jakiejś takiej możliwości w najbliższych miesiącach, żeby były jakieś mocne wzrosty. I nawet jeżeli będzie źle, ale będziemy wiedzieli, na czym stoimy, to moim zdaniem wtedy indeksy będą mogły ruszyć. No, tak samo można powiedzieć było w przypadku wojny na Ukrainie. 24 lutego Putin najechał Ukrainę i wtedy były ogromne spadki, ale Później już wiedzieliśmy, na czym stoimy, więc też było jakieś dosyć, no, można powiedzieć, istotne, dosyć mocne odbicie po tych właśnie tragicznych wydarzeniach. Więc też warto zwrócić uwagę na to, że giełda nie lubi po pierwsze niepewności, a po drugie giełda dyskontuje przyszłość i na to warto zwrócić uwagę. W każdym razie, ja na razie na te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, raczej jakichś takich pozytywnych informacji nie mam. Czy w 2023 roku będzie Będą wzrosty, wrócimy do wzrostów. No myślę, że dopiero będzie można o tym powiedzieć za 2-3-4 miesiące. Wtedy będziemy wiedzieli trochę więcej, wiedzieli czy już jest sytuacja, w której wiele rzeczy jest wiadome, czy jednak dalej mamy sytuację taką jak teraz, czyli wciąż nie wiemy, co się będzie działo, wciąż widzimy, że jest w wielu miejscach, może nie wojna, no bo wojna jest oczywiście na Ukrainie, ale są też różnego rodzaju konflikty w wielu miejscach, mówimy na przykład o Tajwanie, wciąż mówimy o tym, że są te przerwane łańcuchy dostaw, wciąż nie wiemy, co będzie w najbliższej przyszłości, bardzo ciężko jest to określić i tego właśnie giełda nie lubi, także w moim odczuciu na razie wzrostów tutaj nie zobaczymy i to nieważne na jakim indeksie. Ale jeżeli chodzi właśnie o te spadki, które mamy ostatnio, które mamy obecnie i które moim zdaniem jeszcze przez jakiś czas będą, no to warto się zastanowić, w jaki sposób wykorzystać się, w jaki sposób wykorzystać tę daną sytuację do tego, żeby zwiększyć wartość swoich inwestycji. I specjalnie użyłem tutaj słowa wartość, a nie cena, bo pamiętajmy, że wartość i cena to są dwie z dwa zupełnie różne pojęcia. Jeżeli chodzi o Spółki, to inwestujemy w takie, które w naszym odczuciu mają wysoką wartość i często cenia, cena nie dogania tej wartości, Dlaczego? dlatego właśnie my w te spółki inwestujemy. No na tym to polega. Chcemy na nich zarobić, czyli inwestujemy w takie spółki, które w tym momencie są niedowartościowane no przynajmniej w naszej opinii są niedowartościowane. Więc jeżeli chodzi o tego typu spadki na giełdach, które obecnie mamy, jak mówię, moim zdaniem jeszcze one trochę potrwają, to jest bardzo ciekawy czas, żeby znaleźć jakieś dobre, niedowartościowane spółki. No bo jeżeli zobaczymy sobie tak globalnie, ogólnie na te wszystkie spadki, no to możemy zauważyć, że to nie jest tak, że jeżeli jakaś giełda spada, no to nagle okazuje się, że te spadki idą w nieskończoność. Jeżeli zobaczymy na chociażby indeks SP500 od wielu, wielu lat, no to zauważmy, że rzeczywiście były czasy, kiedy te spadki były i to były one dosyć istotne, jak chociażby 2008 rok, kiedy był wielki kryzys finansowy, ale zaraz po tym, kilka lat później, już ten indeks wszystko odrobił. Tak naprawdę dziś jesteśmy dużo, dużo wyżej. Myślę, że zdecydowana większość z Was pamięta ten dołek covidowy, pamięta te ogromne przeceny w marcu i kwietniu 2020 roku. No na tym wykresie, tym długoletnim wykresie, to wygląda jak taki malutki ząbek. I dzisiaj też jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, więc tego typu kryzysy, czy tego typu spadki na giełdach są dobrym powodem do tego, żeby poszukać jakichś ciekawych, niedowartościowanych spółek. No to teraz jest pytanie co warto szukać, jakiego typu spółek warto szukać, jakich rodzajów jeżeli chodzi właśnie o spółki warto szukać, no bo do tej pory wielu inwestorów patrzyło na jakieś na przykład nowe technologie, takie spółki, które bardzo, bardzo mocno rosły, no teraz ciężko, żeby jakiekolwiek takie spółki rosły, oczywiście są takie spółki są spółki, które w tym momencie rosną które rosły ostatnio, no chociażby jeżeli chodzi o polską giełdę, no to rósł, jeszcze do niedawna rosła spółka Bumech, która zajmuje się węglem, rosła spółka Sanex, która zajmuje się pompami ciepła, to nie są jakieś ogromne spółki, ale widać, że da się znaleźć takie, które rosną. Jednak to jest dużo, dużo trudniejsze niż jeszcze 7, 8, 10 miesięcy temu. Więc pytanie, nad jakimi spółkami warto w tym momencie się skupić? W moim odczuciu, w czasach słabszych, w czasach, kiedy mamy do czynienia z ogromnymi spadkami, nawet nie ogromnymi, ale takimi sukcesywnymi spadkami na giełdzie, warto skupić się nad spółkami dywidendowymi, czyli takimi, które od czasu do czasu, czasem co rok, czasem raz na pół roku, czasem raz na kwartał płacą nam część ze swoich zysków. No i tutaj, jeżeli chodzi o te spółki dywidendowe w czasie, inwestowanie w nie w czasie besy, dla mnie jest istotny jeden wskaźnik, który ogólnie nie do końca jest taki istotny, o jakim jak się o nim mówi. Chodzi mi o wskaźnik cena do zysku. I wiele osób patrzy na to, że ten cena do zysku jest jakiś nie wiadomo jak ważny. W moim odczuciu nie do końca, ale w przypadku spółek dywidendowych, które są właśnie w trakcie jakichś przecen, to jest myślę, że bardzo, bardzo istotny wskaźnik. Dlatego, że cena do zysku dla mnie osobiście mówi mi, jakaś spółka ma potencjał do tego, żeby wypłacić dywidendę. No bo wskaźnik cena do zysku, gdyby był na poziomie 1, powiedzmy, a cena spółki jednej akcji wynosiłaby 10 zł, to oznacza, że na jedną akcję mógłbym dostać 10 zł dywidendy, bo to by oznaczało, że cała kapitalizacja spółki jest równa zyskowi z jednego roku. No, a oczywiście, spółki dzielą się dywidendą właśnie ze zysku za poprzedni rok. Więc im niższy ten poziom ceny do zysku, czyli jak jest na poziomie, nie wiem, 5, 6, 7, to tym wyższa zdolność wypłaty dywidendy. Jeżeli mamy spółkę z cz 100, no to tak naprawdę. Do mnie maksymalnie, jeżeli spółka zdecyduje się wypłacić 100% zysku za ostatni rok, wpłynie złotówka, jeżeli cena akcji wynosi 100 zł. Jedna setna. Więc im niższy ten cena do zysku, tym lepsza sytuacja do wypłaty dywidendy, lepszy potencjał do wypłaty dywidendy. Więc warto zobaczyć, które spółki, po pierwsze, od wielu lat wypłacają dywidendę. Po drugie, ta dywidenda jest na jakimś ciekawym poziomie, powiedzmy, nie wiem, 5-6% jeżeli chodzi o stopę tej dywidendy. No i też po trzecie, które nie zostaną trwale uszkodzone tym kryzysem. Mówię o trwale, dlatego że jeżeli mamy obecnie sytuację, w której. Może być recesja gospodarcza, może być mocne spowolnienie gospodarcze, no to będzie część spółek, część branż, które no, mogą nawet trwale zostać uszkodzone i trwale dostać, zostać dotknięte właśnie tym spowolnieniem, ale zdecydowana większość spółek to są spółki, które przez najbliższe 2-3 lata. Rzeczywiście może być gorzej, ale po tych dwóch, trzech latach możliwe, że wyjdą z tego ogromną ręką i będzie już dużo, dużo lepiej. Zresztą mieliśmy coś takiego już na przykład za 2008. 2008 Rok, kiedy pamiętamy chyba wszyscy, albo zdecydowana większość z nas pamięta, że był kryzys finansowy. Jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, one bardzo, bardzo mocno spadały. No, dostało się deweloperom, ale jeżeli się przyjrzymy różnego rodzaju deweloperom, no to była sytuacja, w których na nich też można było od czego czasu bardzo dużo zarobić. No i jeżeli zobaczymy chociażby na takiego flagowego polskiego dewelopera spółkę Dome Development, no to rzeczywiście ten 2007 rok yy, Ceny w okolicach 180 zł i później bardzo szybko przecena, tak naprawdę w półtora roku, w dwa lata, no dziesięciokrotnie około do okolic 20 zł. Później była dosyć długa taka konsolidacja w okolicach 40-50 zł, ale dom Development wypłaca dywidendę. I trzeba zauważyć, że jeżeli chodzi o spółkę, to na początku to była dywidenda rzędu był złotówka, złoty 50, czy tam 2 zł, ale później jak spółka zaczęła rosnąć na giełdzie, gdzie rosła nawet do okolic 140 zł w tym 2021 roku, to później też zaczęła wypłacać wysoką dywidendę. Ta stopa dywidendy była na poziomie 6-8, później dochodziła do 10, nawet przekraczała 10%, więc na dywidendzie tutaj można było bardzo, bardzo dobrze zarobić. No w tych skrajnych przypadkach, bardzo skrajnych przypadkach, jeżeli ktoś zainwestowałby w tym takim najgorszym momencie w 2009, 2009 roku po kilkanaście zł, to, to nawet z dwóch dywidend spółka mogła mu się zwrócić. Oczywiście mówimy o skrajnej sytuacji to do tego, żeby tak zainwestować oprócz tych wszystkich umiejętności czy potrzebna jest po prostu masa, masa ogromna masa szczęścia no bo tak naprawdę, jeżeli ktoś trafi idealnie w dołek, to nie ze względu na to, że jest jakimś nie wiadomo jakim inwestorem, tylko ze względu na to, że miał szczęście można stwierdzić, czy spółka jest przewartościowana czy niedowartościowana, ale trafić idealnie w dołek, albo idealnie w górkę, no to świadczy tylko o naszym szczęściu, w każdym razie są spółki, które no pomimo problemów, zauważmy 2017 8 rok to były czasy, kiedy deweloperzy naprawdę byli pod ścianą, naprawdę byli w tragicznej sytuacji. Jednak po kilku latach okazało się, że nie jest tam aż tak źle, więc nawet tego typu branże dały fajnie zarobić. No ale jeżeli chodzi o te spółki dywidendowe, no to na polskiej giełdzie były inne też, które dawały zarobić przez ostatnie lata. No chociażby możemy zobaczyć na grupę Kęty, grupa Kęty, która zajmuje się głównie aluminium, to są trzy segmenty, z czego dwa są aluminiowe. No i to też jest spółka, która Wypłaca od wielu, wielu lat dywidendę. No i jeżeli chodzi o spółkę, też ona rośnie pod względem kursu akcji i też pod względem wyników finansowych. A skoro pod względem wyników finansowych rośnie, no to oznacza, że spółka może wypłacać nominalnie coraz wyższą dywidendę. I to jest dla nas bardzo istotne, bo jeżeli mamy sytuację, w której, jak w Kętach, na przykład te wyniki finansowe rosną, a możemy sobie zobaczyć, że. Jeżeli chodzi o zysk netto, on tutaj zazwyczaj rośnie za 2017 rok, jest gorszy rok do roku, ale ogólnie cały czas mamy wzrosty plus 20, 30, 10, 40 czy 38% rok do roku wzrostów. To oznacza, że jeżeli spółka cały czas będzie, powiedzmy, przekazywała te, nie wiem, niech będzie 75% zysku na dywidendę, to oznacza, że nominalnie będzie to coraz więcej, więc... Jeżeli na przykład zainwestujemy w roku, powiedzmy 2011, po te 130 zł i wtedy ta stopa dywidendy dla nas wyniesie 10%, nie będzie, że wtedy spółka by wypłaciła 13 zł, oczywiście wypłaciła inaczej, ale tak upraszczamy to wszystko. Jeżeli będzie wypłacała 13 zł, a później będzie zarabiała coraz więcej i ten sam procent dywidendy będzie przeznaczała na dywidendę, co oznacza, że na przykład. Przykładowo spółka cały czas ma stopę dywidendy rzędu 10. Procent, to dla nas ta stopa dywidendy będzie o wiele, o wiele większa, no bo my weszliśmy jeszcze po tych niższych kursach. Więc tutaj to jest też bardzo istotne w tym inwestowaniu długoterminowym, dywidendowym. Właśnie to, że ta nasza osobista, prywatna stopa dywidendy bardzo często jest dużo wyższa niż ta stopa dywidendy, która, która jest oficjalna w spółce. No są też inne spółki, jakieś, które nie są nawet tak duże jak Kent, jak chociażby Eurotel, spółka, która to są. Między innymi salony sprzedaży yy, różnego rodzaju telefonów, yy, typu iPhone czy, czy Xiaomi. I tutaj też spółka, która wypłaca bardzo ciekawą dywidendę rokrocznie. Raz tutaj nie było za 2019 rok, ale tak za każdym razem, niemalże ta dywidenda tutaj jest, czasem nawet dwukrotnie wypłacana. No i widzimy, że te 7, 8, 9% tam jest. I dokładnie ta sama sytuacja. I zauważmy, nawet jeżeli mówimy o spółce, która przez lata nie rosła, powiedzmy w 2010 roku, wchodzimy za okolice tych 18-17 złotych i w 2017 tym dalej mamy te okolice 17-18, to jeszcze trzeba policzyć to, że rok rocznie mamy 7-8% po prostu z dywidendy. Oczywiście, no to jest zysk opodatkowany, tak jak każdy inny zysk, ale zawsze to jest te 7-8-9% rocznie. No a jeżeli oczywiście spółka pójdzie do góry, no to jeszcze możemy zarobić na zarobić na tym, że spółka po prostu cena akcji jest większa i jeżeli sprzedamy, oczywiście więcej zarobimy, więc idealna sytuacja, no to jest oczywista, wtedy, kiedy spółka idzie do góry i my jeszcze zarabiamy z dywidendy, ale nawet jeżeli spółka nie idzie do góry, jak Eurotel, to i tak możemy cały czas zarobić z tej dywidendy i to myślę, że bardzo dobrze, zresztą tutaj, jeżeli chodzi o Eurotel, też ta dywidenda 2,20 za 2,18 rok, a wcześniej to była złoty, złoty 50, więc też z tej dywidendy trochę więcej tam było, więc na to myślę, że warto zwrócić uwagę, no chociażby też mamy spółkę Krka, I don't know. która jest spółką, spółką czeską, dystrybutor, producent leków, która też właśnie przez długi czas była na tych samych poziomach 250-260 zł. Później poszła mocno do góry, ale nawet gdybyśmy kupili dwa, za, w 2015 roku, sprzedali w 2019, no to i tak zarobiliśmy te kilka procent z dywidendy. No a jeszcze, gdybyśmy kupili w słabszym momencie te spółki, bo mówimy o tym, że właśnie mamy taki słabszy moment na giełdzie, czyli mamy sytuację, w w której rzeczywiście jest besa i mamy do czynienia ze spadkami. No to zauważmy, krka, no tutaj mamy raczej 2013, 2013 rok, ale gdybyśmy Eurotel kupowali w jakichś słabszych momentach, czyli 2008/9, 2014, no to tym bardziej ta stopa dywidendy byłaby jeszcze jeszcze wyższa, bo gdybyśmy kupili właśnie w 2014 roku w okolicach 10 zł za akcję, no to za 2014, czyli 2015 roku dostaliśmy My dywidendę złoty 40, czyli pomimo, że to jest 7,5%, dla nas mogło to być zdecydowanie powyżej 10%. No, zależy oczywiście, jak byśmy kupili, ale to kupowanie spółek dywidendowych właśnie wtedy, kiedy spadają, na przykład yy, spółka Kenty za 60 złotych zamiast za 114, później za 90 zamiast za 130, to nam daje znowu te kilka procent dodatkowej stopy dywidendy dla nas. Więc jeżeli ja myślę o jakichś spółkach właśnie w czasach gorszych, w czasach, kiedy mamy większe spadki, to głównie myślę o spółkach dywidendowych. Po pierwsze, to ma być spółka, która wypłaca dywidendę, która nie jest jakoś mocno zagrożona finansowo, no bo jak mówiłem, są spółki zagrożone finansowo, są też takie, które są po prostu mniej zagrożone finansowo. Nawet jeżeli będzie mniejszy pobyt, to spółka i tak sobie poradzi. Kolejnym czynnikiem to jest dobrze, żeby spółka na przykład miała duża, dużą ilość pieniędzy. Po to, żeby mogła przejmować. Wiemy wszyscy, że czasy gorsze to są czasy, kiedy wiele firm bankrutuje, a bardzo często jest tak właśnie, że te mniejsze podmioty bankrutują i te większe podmioty, te duże spółki, ogromne spółki z dużym potencjałem gotówkowym są w stanie przejmować inne spółki, i to może spowodować, że ich wartość ich biznesu wzrośnie od razu i to kilkukrotnie, jeżeli jest tutaj dużo przejęcie, na przykład w Polsce Dosyć niedawno było takie przejęcie, jeżeli chodzi o spółkę Vercom. Ona weszła na giełdę, pozyskała finansowanie właśnie po to, żeby przejmować i zaczęła przejmować takie przejęcia. Oczywiście takie duże przejęcia jak w przypadku Vercomu, bo to było ogromne, duże przejęcie, ogromne przejęcie najpierw Freshmaila, a później no jeszcze zdecydowanie większe przejęcie spółki Mailer Lite. No, to oczywiście to jest zawsze duże ryzyko, ogromne ryzyko, ale z drugiej strony to możemy od razu jednym ruchem przeskalować nasz biznes całkowicie, więc tutaj też patrzę na spółki, które mają duże nakłady gotówkowe, mają dużo gotówki po to, żeby móc przejmować, więc w czasie bez bardziej patrzę na spółki o ugruntowanej pozycji. Te, które mają dużą ilość gotówki i przede wszystkim te, które są dywidendowe, bo takie spółki dywidendowe, właśnie kupione trochę taniej, mogą mi dać lepszą stopę dywidendy za 2-3 lata. Bo inwestowanie dywidendowe dla mnie jest inwestowaniem długoterminowym i myślę, że o tym też należy pamiętać. Jeżeli chodzi właśnie o spółki dywidendowe, warto tutaj patrzeć na wskaźnik cena do zysku, bo on nam mówi o potencjale, dywidend potencjale tej dywidendy, tym jak. Wysoka może być dywidenda, i niższy ten cena do zysku, tym wyższa nominalnie ta dywidenda może być, tym wyższa stopa dywidendy tutaj może być, jeżeli chodzi właśnie o tego typu spółki. I ja na takie właśnie spółki poluję w tych gorszych czasach. I zauważmy, jeżeli byśmy kupili jakąkolwiek spółkę taniej, to znaczy na przykład właśnie spółkę Dom Development, czy, czy spółkę Kenty 5-6 lat temu, no to dzisiaj ta spółka dawałaby nam dużo, dużo wyższą stopę dywidendy niż, niż wtedy, więc warto na te spółki dywidendowe właśnie polować w czasach, kiedy jest po prostu gorzej i tak naprawdę wiele osób uważa, że czasy Bessy, czy czasy jakichś większych korekt są tragiczne. Teoretycznie, na pierwszy rzut oka, tak się można, może wydawać, no bo nie zarabiamy, ale z drugiej strony to jest idealny czas, żeby akumulować ten majątek, żeby budować wartość tego swojego portfela, no bo my myślimy o wartości portfela, przynajmniej ja myślę o wartości portfela, ile on będzie warty za 2-3 lata. Nie teraz, bo teraz właśnie kupuję po to, żeby w przyszłości był warty więcej. To jest trochę tak, jak idziemy do marketu i zauważmy, kiedy idziemy do, nie wiem, Biedronki albo niech będzie do Dino, wspieramy polską gospodarkę Wspieramy polskie spółki giełdowe, idziemy do dino i widzimy, że jest coś na przecenie. Jeżeli jest coś na przecenie, patrzymy pierwsze co na jakość tego produktu. Jeżeli jakość jest ok, to kupujemy go więcej, żeby właśnie zaoszczędzić, skoro i tak z niego skorzystamy. I tutaj jest dokładnie to samo. I tak jesteśmy inwestorami giełdowymi, i tak kupujemy te spółki, więc warto kupować wtedy, kiedy jest po prostu taniej. I niestety problem jest taki, że ja ci nie powiem. Czy ta spółka, czy ta, ta korekta, czy ta bessa, która jest obecnie na rynku, skończy się za 4 miesiące, czy za półtora roku? Bo czasem też tak jest, że te bessy trwają dosyć, dosyć długo, więc ja ci tego nie powiem i tak naprawdę nikt ci tego nie powie. Każdy może tylko przypuszczać, co tutaj się stanie w tym najbliższym czasie. I to jest, myślę, że taki duży problem, że wiele osób właśnie nie rozumie tego. Idziemy do marketu kupować na promocjach. Dobrej jakości produkty z giełdą jest dokładnie tak samo. Jeżeli mamy przecenę, jeżeli mamy dobrej jakości spółki na przecenie, to warto ją właśnie kupić. A jeżeli ona jest jeszcze dywidendowa, no to ta stopa dywidendy naprawdę dla nas może być bardzo, bardzo dobra. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Napisz w komentarzu, co ty o tym myślisz i czy ty teraz dokonujesz jakichś zakupów, czy jednak bardziej, bardziej czekasz na jakieś pierwsze mocniejsze odbicie, pierwsze mocne wzrosty. Napisz mi o tym w komentarzu, a ja za wszystko bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.